Kamil Walczak, Synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Polska dostaje się dzisiaj pod wpływ pogłębiającego się niżu, którego ośrodek w nocy jeszcze znajdował się na zachód od Norwegii. Obecnie już znajduje się nad Skandynawią, zwiększa się nad Polską gradient paryczny, a z tym niżem związany jest też układ frontów atmosferycznych, który już nad nasz kraj się nasuwa. I w związku ze wzrostem gradientu parycznego zaczyna nam wzrastać prędkość wiatru. Wiatr robi się już dość silny i silny. Porywy obecnie dochodzą do 70-75 km na godzinę na samych krańcach północno-zachodnich kraju. I wraz z przemieszczaniem się tego układu niżowego dalej na wschód będziemy mieli wzrastającą prędkość wiatru. W związku z tym Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia o silnym wietrze. Są to ostrzeżenia na przeważający obszar pierwszego stopnia, natomiast na wybrzeżu są to ostrzeżenia stopnia drugiego. Tam porywy wiatru mogą dochodzić nawet do 90-100 km na godzinę. Na pozostałym zaznaczonym tutaj kolorem żółtym obszarze będą to porywy wiatru sięgające około 80-85 km na godzinę. Ten front atmosferyczny już teraz widoczny jest na północnym zachodzie kraju. Tam występują opady deszczu ze śniegiem. I dalej te opady będą występować na tym froncie na coraz większym obszarze kraju. Porywy wiatru już teraz nasilają się na północnym zachodzie i będą się nasilać. Najwyższe będą na przełomie dnia i nocy, godzina 18-20. Tam możemy się spodziewać wartości sięgających 100 km na godzinę. Z upływem nocy strefa tego silnego, porywistego wiatru będzie przemieszczać się w głąb kraju i już po północy wiatr stopniowo zacznie słabnąć. Najdłużej porywy utrzymają się w centrum i na północnym wschodzie kraju, ale do rana już i tam wiatr powinien stopniowo słabnąć. Wraz z przemieszczaniem się tej strefy z silnym, porywistym wiatrem będą nam się przemieszczać również opady deszczu i deszczu ze śniegiem, niewykluczone również lokalnie opady śniegu. Najmniej opadów będzie na południowym wschodzie kraju, najwięcej na obszarze od Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej po Warmię, Mazury, Podlasie. Temperatura jeszcze stosunkowo nie za wysoka w nocy na wschodzie kraju. Będziemy mieli około 0 stopni, miejscami możliwe spadki do minus 1 stopnia. Natomiast zdecydowanie cieplejsza noc będzie na zachodzie kraju, tam do 5 stopni. Jutro w dzień nadal sporo chmur z opadami deszczu, jednak na północnym zachodzie kraju możemy liczyć na większe przejaśnienia. Tam okresami powinno wyglądać słońce. Niestety cały czas będziemy mieli opady deszczu i deszczu ze śniegiem, zwłaszcza w południowej połowie kraju. Wiatr już nieco osłabnie. Porywy wiatru nie powinny przekraczać 50-60 km na godzinę. Jedynie na wybrzeżu mogą dochodzić, zwłaszcza początkowo, do 70 km na godzinę. Kolejna noc już jest ze zdecydowanie słabszym wiatrem. Porywy wiatru już zdecydowanie mniejsze na przeważającym obszarze kraju, nie przekraczające 40 km na godzinę. Jedynie na północy, zwłaszcza na wybrzeżu, mogą sięgać 50-65 km na godzinę. Niestety cały czas będziemy mieli opady deszczu, związane tym razem nie z frontem chłodnym, tylko z frontem ciepłym przemieszczającym się przez obszar kraju. Te opady, zwłaszcza na zachodzie i w centrum kraju. Temperatura najwyższa będzie na południowym wschodzie, na południowym zachodzie kraju. Tam w najchłodniejszym momencie nocy 5-6 stopni, więc noc stosunkowo ciepła. Natomiast zdecydowanie chłodniej na północnym wschodzie kraju. Tam spadek temperatury poniżej zera. Lokalnie nawet do minus 2, minus 3 stopni.
Zdecydowanie cieplej zapowiada się środa. Będziemy mieli duże ocieplenie, zwłaszcza na południowym wschodzie kraju, gdzie termometry w najcieplejszym momencie dnia mogą pokazać nawet 16, lokalnie 17 stopni. Niestety dużo chłodniej będzie na północnym wschodzie. Tam dopiero pod koniec dnia dotrze to cieplejsze powietrze. W Suwałkach temperatura wzrośnie w najcieplejszym momencie dnia do zaledwie 5 stopni. Jeżeli chodzi o opady deszczu, w środę będą występować głównie na północy, północnym wschodzie kraju. Na Suwalszczyźnie początkowo niewykluczone opady śniegu. Wiatr znowu zacznie robić się bardziej porywisty, silniejszy. Jednak porywy wiatru nie będą osiągać takich wartości, jakie to mamy dzisiejszego popołudnia. Nie powinny przekraczać 60-65 km na godzinę. Również czwartek będzie ciepłym dniem z temperaturą maksymalną sięgającą 13-15 stopni, zwłaszcza w centrum i na południu kraju. Na północy niestety nieco chłodniej, około 10 stopni. Niestety w czwartek ponownie zacznie nam się zwiększać prędkość wiatru, zwłaszcza na zachodzie kraju. Porywy wiatru znowu mogą osiągać wartości rzędu 70-80 km na godzinę. Lokalnie w nocy z czwartku na piątek niewykluczone porywy do 90-100 km na godzinę. W kolejnych dniach niestety będziemy mieli powrót chłodniejszej pogody. Po przejściu frontu z nocy z czwartku na piątek ochłodzi się w całym kraju, a nocami w wielu miejscach zaczniemy mieć przymrozki.